Kim pani jest? Dziewczyną Szymka. Szymona Redo, jaki jest problem? Dobrze, żadnego. Słuchaj, Błażej. Ola jest w bardzo udanym związku. A tymi nachalnymi akcjami tylko ją denerwujesz. Nie wiem, może fajny z ciebie chłopak, nie wnikam. Ale znajdź sobie inny obiekt adoracji, okej? Marnujesz czas. Ale to jest mój czas. Słuchaj, doceniam to, że troszczysz się o przyjaciółkę. To jest super rzadkość. Ale uwierz mi, ja też chcę dla niej jak najlepiej. Narzeczony nie przekazał pani wiadomości. Dzwoniłam do niego. No nie. Nie wpłacili państwo na czas zaliczki. Termin, który państwo chcieli, już musieliśmy oddać komuś innemu. Ale jak to państwo oddaliście? No przecież go zarezerwowaliśmy. Ale wyłącznie ustnie. Nie wpłacili państwo na czas zaliczki. Dzwoniłam do pani narzeczonego. Dlaczego pani jeszcze raz nie zadzwoniła? Przecież doskonale pani wie, jak to jest dla nas ważne. No, gdzie my teraz znajdziemy drugą taką restaurację tak szybko? Ale proszę pani, proszę się na mnie nie wyżywać. Ja nie... Niech pani porozmawia ze swoim narzeczonym. Do widzenia. Może wiesz, co to jest spalony? To co teraz? Jak? Czyli kiepski podryw. Bardziej pomyślałam o tobie. Aha. W sensie, wiesz, taka stara miłość i te sprawy. Szybko o mnie zapomniałaś. Nie zapomniałam, to ty wyjechałaś. Mogłaś jechać ze mną. Kim ja dla ciebie byłam? Eksperymentem? Dobrze się bawiłaś? Bo cię kochałam. Nadal kocham. Szkoda tylko, że bez wzajemności. Szkoda. Kup mi od ptaka ser.